Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Rayman Redemption. Pierwszy raz w ogóle od dawna jest to odcinek nagrywany troszeczkę pod wieczór, bo jest koło 19.20. Nie no, przepraszam, kłamałem, 19.13. Tu nawet wam mogę pokazać. I cóż, poprzednim razem udało nam się przejść poziom Choco Chambers, czyli komnata czekolady. A dzisiaj skupimy się na kolejnym poziomie z Candy Chateau pod nazwą The Sweet Spot. Zapraszam. Jestem ciekaw w sumie tego świata. Będę mówił troszeczkę ciszej, dlatego że może i nie jest jakby jakoś super późno, ale też nie chcę drzeć papy. Dobra, i wygląda to teraz następująco. Mamy tutaj klaunika, którego już żeśmy porobili. To jest ten frajer, który wiecie, uderza młotkiem w ziemię i nas ogłusza. To warto mieć na uwadze. To jest ten, który wypuszcza te takie bąble, które nas spowalniają. Znaczy spowalniają, Boże. Zadają nam damage. Dobra. To było akurat proste, jeżeli chodzi o to żyćko. Tutaj mamy platformę z cukierka, a klatka jest dalej. Dobra. Tutaj widzę, że jeszcze mamy te widelce z oczami. Nie pamiętam, czy one były w wersji na PSX-a. Wiem, że natomiast, że one były w... były one w wersji PC-towej albo w Raymanie Designer. No i tutaj mamy te oczywiście borówki. Borówkę tą taką właśnie bardziej jagodową i tą taką zwykłą. Znaczy wiem, to strasznie śmiesznie brzmi, borówka jagodowa i tak dalej, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest troszeczkę taka... No nie wiem, jagoda? Ciężko mi jest szczerze to ubrać, bo to taki bardziej fioletowo-niebieski kolor. A, i tu na dole była moja śmierć, mogłem to oczywiście przewidzieć. No nie pomyślałem. A, dobra. To teraz lecimy w takim razie górą. Ale jak ja miałem tam się dostać w ogóle? No, mogliśmy w taki sposób spaść. Teraz zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra, tam u góry coś się pojawiło. Bo słyszałem akurat. Tak, jest platforma. Kurde, mogłem w sumie to ogarnąć w taki sposób, żeby nie tracić tych 3 punktów zdrowia. Bo to w sumie nie powiem, że nie jest troszeczkę... Jakby to można powiedzieć... słabe. Aż mi słowa zabrakło, nie? Dobra, i o co tutaj teraz chodzi, bo nie rozumiem za bardzo. Dobra, przyznam, że tego za bardzo nie zrozumiałem, nie wiem jakby... O co tutaj chodziło z tym. Oh!
widziałem, że tam się platforma z suksem pojawiła, aczkolwiek no mówię, no nie wiem jak tam się ogólnie teraz dostać. Bo tutaj nic nie ma. Więc prawdopodobnie trzeba będzie się teraz cofnąć aż do góry. Tam skąd żeśmy przyszli. O, tutaj coś jest. Dobra. Faktycznie, zespełniła się nam platforma. Okej. W sumie po co ja skaczę do tych Tingsów, skoro mam ten cały Tingsowy magnes? Bez sensu. Dobra, checkpoint nas tutaj uratuje. Teraz uwaga na antytunki. Okej. Myk, myk, myk. Dobra, skoro mamy tutaj znaczek magika, to oznacza, że tutaj prezencików w tej sekwencji nie będzie. Czyli w sumie gitara. To mi się szczerze podoba, bo to oznacza, że jednak niczego nie pominąłem. Co to za zmasowany atak teraz? Nie rozumiem, nie rozumiem. Dobra, coś się tu pojawiło, bo usłyszałem. Co się pojawiło? No więcej klaunów. Zdecydowanie. No, i o to chodziło. Teraz tylko jeszcze klateczkę zabrać. No. I teraz mamy całą sekwencję ukończoną. Sorki, że tak troszeczkę mniej gadam, ale na razie to tak się skupiam jakby, co mogę szczerze powiedzieć, bo pierwszy raz od dawna zdarza się, żebym tak trochę pod wieczór nagrywał. Zwykle to za dnia to robię, więc to jest tak pierwszy raz w końcu musiał się taki zdarzyć. Na pewno chcę was poinformować o tym, że niedługo zbliżamy się do końca już tej serii. Nie licząc oczywiście odcinka bonusowego, który będzie ze wszystkich rund bonusowych magika. I ten odcinek będzie miał tylko dwa poziomy, czyli dokładnie ten i poziom Bzita. A następny... Wow. A następna sesja będzie już ostatnią, gdzie po prostu będziemy przechodzili ostatni poziom. O! To chciałem powiedzieć.
Znowu zabawa z tymi scyzorykami. Czy tam z nożami w sumie. Whatever. Dobra, tutaj myślałem, że przez chwilę jest ten ląd, ale okazuje się, że tylko jest tutaj woda, więc... No, rozumiem, dlaczego zostałem skrzywdzony. W ogóle dajcie znać, czy podoba wam się takie trochę spokojniejsze nagrywanie w nocy. Tak, znaczy powiedzmy w nocy, no bo mówię, to jest 19, no niby to już jest wieczór i tak dalej, no ale... Dla mnie wieczór kwalifikuje się dopiero wtedy, kiedy jest godzina, nie wiem, po 21, po 22. Bo tak to bym powiedział, że to jeszcze nadal jest takie późne popołudnie. Tak szczerze powiedziawszy. Ale ogólnie koncepcja poziomu jest całkiem okej. W pytkę, nie powiem, że nie. Ciekawię się, że tak powiem gierca w ten poziom. Fajne jest ogólnie to, że Candy Shot, o to mówię, ma więcej niż jeden poziom, bo to była naprawdę... szczerze powiedziawszy, czułem ogromny niedosyt po Raymanie jedynce normalnym, tym takim oryginalnym. Bo jednak to był świat, który... No nie wiem, zasługiwał na troszeczkę dłuższy... Kurde, wiecie chyba, o co mi chodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tutaj troszeczkę sekwencja wydaje mi się, że nawiązująca do Blue Mountains, bo były podobne też takie kombinacje z tymi fioletowymi kółkami. Albo fioletowymi pierścieniami. Więc takie po prostu odnoszę wrażenie, jakby to było takie... Może nie nawiązanie, ale zapożyczenie pewnej mechaniki z innego świata. Weź się teraz tutaj wybij. No weź się tutaj wybij i przy okazji nie uderz w te kolce, nie? To będzie wtedy sukces. No, stwierdzam, moi drodzy, chyba, że nie ma sensu nawet zdobywać teraz tego prezenciku, bo ja na razie nie ogarniam za bardzo taktyki na ten prezent, a szczerze powiedziawszy, za dużo czasu już spędziłem tutaj, żeby kombinować na wszelakie sposoby. Więc będziemy dwie klatki w plecy i jeden prezent. No trudno się mówi. Może najwidoczniej tak musiało być. A ty co? Jest jakiś tutaj... Nie, widzę, że... Pasywny stworek. I co on robi? On nawet nas nie jest w stanie zaatakować, on sobie po prostu chodzi. Okej. Oj. Oj. A, teraz jest wróżka zmniejszająca. I co teraz będziemy musieli zrobić? A, tutaj się przedostać, faktycznie. Tu pewnie jakaś klatka na nas już będzie czekać.
Ej, ale ten ziomek jest zrobiony z tego czegoś, które teraz powoduje, że nam platformy znikają. Nie wiem, czy to jest crackers, czy co to jest dokładnie. Czekajcie, tam trzeba się jakoś dostać do tej klatki. My to ogarniemy zaraz. O! Coś takiego. Okej. Prościutko to było. Więc teraz tylko jedna nam zostaje wtedy klatka. No w zasadzie to trzy klatki, ale no wiadomo, no tamtych nie liczę, bo jeszcze nie wracam się do tego poziomu. Pewnie poza anteną wrócę sobie tam i ogarnę ten prezent w postprodukcji. Bo mówię, ja też nie chcę tracić za bardzo czasu, a już mam 41 minut na nagraniu, a ja nie zrobiłem wtedy żadnego progresu, a jednak wolę trochę progresować i iść po prostu dalej. Tym bardziej, że i tak nam już dużo poziomów nie zostało, tak więc mogę sobie na coś takiego pozwolić, łagodnie mówiąc. Tym bardziej, że już nie muszę wracać do wszystkich jakby światów, tylko w zasadzie do Candy Chateau, więc wszystko tak naprawdę skupia się i kumuluje tylko do tego jednego świata. Okej. I teraz mamy mieć chyba tutaj klatkę, co nie? Z tego co widzę. What? O co tu chodzi teraz? Ale szajba mode się włączył. Ale o co tutaj teraz chodziło, bo nie rozumiem. No i tu niby nam klatkę pokazuje. Nie rozumiem już kompletnie, o co tutaj chodziło. Ale dobra, save'ujemy sobie gierkę i lecimy na The Candy Armada. O, i w końcu jakaś muzyka leci, bo tam to troszeczkę było, no, za cichutko w tamtym poziomiku. Więc tutaj na szczęście soundtrack uratuje co nieco to Candy Chateau. A to już jest trochę inna wersja tego soundtracku, to jest ta bardziej oryginalna niż ten remix. Myślałem, że ten remix to jest jedyna wersja w tej gierce. W sensie tego soundtracku, czyż nie?
Palcie się grubasy jedne. Ulańce zasrane. No to w sumie nie było ciężkie do ogarnięcia. Chyba jakiś skin żeśmy dla Bzita odblokowali. Ale ten poziom w sumie nie wydaje się jakiś taki ciężki. Bo to wszystko polega na tym, żebyśmy jakoś tam bardziej z rozwagą uważali i nie szarżowali za bardzo. O. Coś tutaj jest dalej. A, tu jest exit. Okej. To po co była cała ta wstawka, żebym krążył wokół tych par oczu? Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem, nie? Mr. Dark Dare, czyli ten, kryjówka Mr. Darka. No i jeszcze ten The Sweet Spot, w którym brakuje nam prezenciku oraz uśmiechniętej gęby. Więc ja to sobie zostawię na postprodukcję, która pojawi się tuż po tym właściwie odcinku, tak więc mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. No nie mogę powiedzieć za dużo o tym odcinku, bo starałem się, to gadałem to co mogłem, aczkolwiek wydaje mi się, że też nie był to jakiś jeden z cichszych odcinków. Dajcie znać, czy wam się w każdym razie podobało. To by było na tyle, dziękuję za uwagę i następnym razem już prawdopodobnie pożegnamy się z Raymanem Redemption i potem będzie ekstra odcinek, gdzie zdobędziemy wszystkie... Nie zdobędziemy, a zrobimy wszystkie rundy bonusowe Magika. I tam kiedyś może zrobimy streama, gdzie zdobędę wszystkie achievementy. Tymczasem dzięki za oglądanie.